Dzień dobry, no w ogóle co za czasy. Człowiek mówi do słuchaczy radia i jest obraz. Tak. Chciałem zapytać o drugą część pana filmu, który no już będzie miał premierę najprawdopodobniej w marcu. Tak, Zabawa Wchowanego to jest kolejny film o przestępstwach seksualnych, jakich dopuszczają się polscy duchowni. Nie jest to kontynuacja Tylko nie mów nikomu. W Zabawie Wchowanego jest opowiedziana jedna historia, jeden przypadek konkretnego sprawcy. I wokół tego pokazuje zmowę milczenia, ukrywanie, no i problemy, jakie ma wymiar sprawiedliwości, jeśli chodzi o kontakty z Kościołem, gdy podejrzanym jest duchowny. Czy może pan zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, powiedzieć coś więcej? Będzie ciekawie, będzie interesująco. Ja się uśmiecham, ale temat, który poruszam, jest no, wstrząsający, tragiczny i nie jest mi wcale do śmiechu. To jest historia dwóch braci, którzy byli wykorzystywani przez księdza i dochodziło w ogóle do tego w ich rodzinnym domu. Więc to jest dodatkowa trauma, ponieważ byli krzywdzeni w swoich pokojach, można powiedzieć. Ale więcej nie chcę zdradzać, ponieważ jeszcze kilka tygodni do premiery zostało i niech to jeszcze pozostanie tajemnicą, wszystko co tam jest w środku. Czyli domniemam, że rodzice tych dwóch braci wiedzieli o tym całym procederze. Proszę poczekać na film. Nie mogę, po prostu nie mogę. Taką zasadę przyjęliśmy też przy Tylko nie mów nikomu, że do czasu premiery nie zdradzamy szczegółów i proszę po prostu tutaj naszych słuchaczy, widzów o uzbrojenie się w cierpliwość. To będzie druga część, natomiast planuje pan ogólnie wydać trzy części. Tak. Tryptyk kościelny. Trzecia część to będzie film, w którym postawię pytanie o to, co wiedział, czego nie wiedział, co robił, czego nie robił Jan Paweł II, jeśli chodzi o przestępstwa seksualne popełniane przez duchownych. I to nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. To ta trzecia część to będzie film, który dzieje się nie tylko w Polsce, a można powiedzieć, że głównie poza granicami Polski. No ale uznaliśmy z bratem, że trzeba postawić też pytanie o to, co działo się za pontyfikatu Jana Pawła II, jeśli chodzi o walkę z pedofilami w sutannach. Można się domyślać, że również jest tam w to zamieszany, czy też pewną wiedzę miał kardynał Dziwisz. Tak, to też jest interesujące, co wiedział kardynał Dziwisz, jakie informacje do niego docierały, choćby z Polski, ale nie tylko z Polski. Co mówił papieżowi, czego nie mówił, a jeśli nie mówił, to dlaczego? Dlaczego w pewnych kwestiach nie reagował? Jest wiele pytań i myślę, że odpowiedzi... mamy prawo domagać się odpowiedzi i uważam, że ten film też jest ważny i trzeba po prostu niektóre pytania postawić. I mam nadzieję, że na większość z nich padną odpowiedzi i widzowie dowiedzą się czegoś więcej. Kiedy chciałby pan trzecią część opublikować? Kiedy planuje pan premierę? Myślę, że realny termin to jest początek przyszłego roku. To było jeszcze po drodze premiera filmu o aferze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Więc myślę, że taki realny termin to jest początek przyszłego roku. Ale też proszę się nie przywiązywać, bo tamten ten ostatni film, czyli ten poruszający wątek Jana Pawła II, jest jeszcze na bardzo wstępnym etapie produkcji, więc nie chciałbym w ogóle teraz ogłaszać jakiegoś terminu. Podczas tworzenia tych trzech filmów, już jest pan po pierwszym, co pana najbardziej zaskoczyło? Szczerze mówiąc, zaskoczyła i wciąż zaskakuje mnie obojętność wielu polskich hierarchów kościelnych na krzywdę ludzi. Że ważniejsze dla nich jest to, by chronić sprawców, by dbać o własny interes,
niż żeby pochylić się nad krzywdą ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy zostali skrzywdzeni na całe życie. I to mnie wciąż zaskakuje, choć właściwie nie powinno, no ale im więcej tych spraw poznaję, im więcej historii słyszę, tym... Znaczy nie sposób się przyzwyczaić, o tak powiem. Znaczy teoretycznie mógłbym już być znieczulony na to, ale mimo tego, że znam wiele spraw, wciąż kolejne informacje mnie zaskakują. Właśnie w tej kwestii tego braku empatii ze strony kościelnych hierarchów. I tutaj postawmy kropkę. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam widzów i słuchaczy.